Witam. To odcinek o skrzynkach. Ponieważ ja jestem już niemalże pewny na 99%, że skrzynka, która wyleciała, to skrzynka ukąszenia węża. A cena prezentuje się, jak się prezentuje. To można zobaczyć. O tym dzisiaj sobie porozmawiam. Na początku Skins Monkey, oczywiście strona do wymieniania swoich skinów. Jeżeli chcecie, wejdźcie z kodem ZONE, z linku w opisie. I tradujcie sobie, bo można odebrać bonusy. I to na tyle, nie przedłużam już reklamą, tylko lecimy. A więc, jeżeli chodzi o skrzynkę Snakebite, powiedzmy sobie w ten sposób. Nieważne, którą skrzynkę do holdu kupilibyście w momencie wyrzucenia z puli, przewalilibyście kasę. To jest oczywiste, bo tak naprawdę jest to schemat, który się cały czas powiela. Masz skrzynkę, kupujesz ją miesiąc wcześniej, dwa miesiące wcześniej, rok wcześniej, dwa lata wcześniej i tak dalej. Trzymasz ją do tego dnia, jest ten dzień, opychasz wszystkie. Cały czas, tak zawsze było gadane na tym kanale, że tak się to robi. Ta skrzynka spadnie, najprawdopodobniej jeszcze niżej. Ona będzie kosztowała po 80 groszy z hakiem. Może będzie lekko droższa niż 6 lutego. Coś takiego. W tym momencie kosztuje ona w okolicach 90, 89 groszy. Coś takiego. Mamy dzisiaj dzień, jakim jest piątek. Także też nie jest to środa, żebyśmy mieli dzisiaj reset. Dopiero środy nadejdą. Wtedy będą resety i wtedy będziemy mieli dużo więcej śmiechu i zabawy. Więc ogólnie rzecz biorąc, ja, jeżeli chodzi o mnie, nie miałem tej skrzynki, ja nie inwestuję w skrzynki. Ja powiedziałem od siebie, jeżeli ta skrzynka spadnie na poziom 50 groszy, to wtedy ją zacznę skupować. I wtedy, kiedy była po tyle, zrobiłem film, można się z nim zapoznać. Taka jaka była moja opinia, taka będzie moja opinia, ona się nie zmieni. Możliwe, że zacznę ją uśredniać na przykład na poziomie 60 groszy, bo się paradygmat zmienił. W sensie paradygmat tej skrzynki i jej możliwości długoterminowych. Ale trzeba przypomnieć sobie, że skrzynka Snakebite jest ograniczana dalej skrzynką odrzutu. I nie jest to tak bardzo proste, żeby po prostu powiedzieć, dobra, okej, ma ona jakąś specyfikację, będzie drożeć. No niestety, tak prosto nie jest, ponieważ skrzynka odrzutu zawiera te same noże w niej, a mimo wszystko skrzynka ukąszenia węża nie ma w sobie nic takiego nadzwyczajnego, co mogłoby ją w ten sposób wybijać. Teraz oczywiście predysponowany do wyrzucenia będzie bardziej Fracture, chociaż, tak jak już widzimy po plikach, raczej następna skrzynka będzie w rękawice uderzać, więc może tą skrzynkę odrzutu będą starali się wyrzucić, chociaż też ja osobiście bym wątpił, bo nie widzę możliwości, żeby glovesy z Broken Fang nie miały żadnej skrzynki, z której by leciały. Więc też dla mnie to jest takie średnie, nie powiem, że nie, ale to jeszcze się zobaczy. No mamy snów i koszmarów, w której są kosy, rewolucji, w której są ważne rękawice bardzo z Clutch Case'a. Gdyby to wywalić, no to w ogóle by było to coś niesamowitego, chociaż następna skrzynka najprawdopodobniej i tak za rok, także możemy sobie tak gadać, ale nie ma co tego wywoływać, nie, że to się za chwilę wydarzy. W każdym razie, dla mnie, teraz, czekanie na spadek tych wszystkich skrzynek, czekanie na to, aż się skrzynka ukąszenia węża w cenie po prostu wysypie do zera i wtedy może będzie sens w nią jakoś ładować. No chyba, że zaczniemy sobie ją uśredniać, ale dla kontentu tylko i wyłącznie na jakimś poziomie 75, żeby był z tego kontent po prostu na kanał, bo mówię, dla mnie sytuacja jest dosyć klarowna i prosta. A jeżeli chodzi o dzień wywalenia, to to co najlepiej było zrobić tak naprawdę? Wcześniej trzeba było mieć albo skrzynkę załamania, albo skrzynkę ukąszenia węża. Którą? No to nieważne, którą. Lepiej w sumie było mieć skrzynkę załamania. Skrzynkę załamania opierdzielić najlepiej w momencie, kiedy się paradygmat zmienił. Tak jak ja. W sumie wystarczyło wtedy siedzieć tak naprawdę, bo to wszystko było, wszystkie informacje dochodziły na bieżąco, trzeba było tylko i wyłącznie być, bo wszyscy i tak mówili, co trzeba robić, to nie trzeba być jakimś mózgiem, po prostu w momencie, kiedy doszły pierwsze screeny, że załamania jednak dropi, to cena się zaczęła walić, ale bardzo powolutku i szło wszystko posprzedawać. No i wtedy trzeba było się przenieść na skrzynkę ukąszenia węża, czego nie zrobiłem, ponieważ już uznałem po prostu wtedy, że rynek
jakby powyceniał wszystko, że rynek już jest w wycenach. A się okazało, że nie. I wtedy dało się na tym zbić. Uwaga, jeżeli chodzi o skrzynkę załamania, powiedzmy, że od początku do końca było to w okolicach 30%. Nie, nawet pod 50 podchodziło, ale pod bardziej 45% to było ze złoty 40 do 2 złotych. Mogę się pomylić. Ale coś takiego? Nie? 40? Powiedzmy, że 40, dobra? Ok, 40. Dało się zrobić 40, oczywiście bez odliczenia podatku, i potem te 40% przenieść na skrzynkę ukończenia węża, z której dało się zrobić od tamtego momentu, z tego co pamiętam, z 95 do 3 zł 38, tak było, więc kolejne 40. Tak by można było wtedy wykonać. No i co? No tak naprawdę tyle. Niech leci do zera, niech już sobie upada, a my będziemy patrzeć. Niech leci z całym rynkiem najlepiej, nie? W tym momencie. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. To już omówiłem dzisiaj. Także co? To tyle. Jo.